Jołziomy, dzisiaj strona KSE Investment Tracker. Taka o. Pokażę Wam prosty sposób na darmowe pieniądze. Nie jak pieniądze, żeby pieniądze. Prosta strona z darmowym siankiem.pl Jak ktoś chce, to CASE Investment Tracker. Tak się nazywa. Taki jest link. No. Na samym początku jeszcze przed prezentacją niesamowitej strony prezentacja innej strony błąd 404 nie skins manki strona do wymieniania swoich skinów oj tak tak ale fajna strona do wymieniania swoich skinów oj tak tak <śmiech> <śmiech> oczywiście nie wliczając cen naklejek do cen skinów także y, jest całkiem ok jeżeli chodzi o szukanie rzeczy można sobie wejść z kodem zonci 5% do doładowania także pokcząp... no i tyle w kontekście strony, oczywiście link w opisie. Do tej strony nie wiem, czy mam rzucę link do opisu. Raczej nie. Tak myślę, przynajmniej. Ale yy, no to, co to w ogóle jest? Bo ja tak w sumie to ja tak chcę, to tak dla beki trochę nagrywam. To nie jest tak poważnie. Więc istnieje człowiek, Pokies Investments, który coś robi. O! I on inwestuje w skrzynki. Jak widać, w ilości hurtowe. Tu są jego inwestycje. No, i w sumie to on jest, no, no, z tego co się wydaje, to po prostu jakiś potężny inwestor skrzynek, nie? Że tylko skrzynki to się liczy i tak dalej. A że wszyscy inwestują tylko w skrzynki i nie można inwestować w żadne inne rzeczy, no to stworzył stronę, która zbiera wszystkie dane ze skrzynek po prostu. No i leci, nie? Macie openingi z ostatniego miesiąca. Macie w sumie tutaj, wolum, to jest pewnie ilość na markecie, która tutaj występuje. Macie cenę, jaka jest w tym momencie. No i macie to, co jest najważniejsze, czyli puk jest formuła. I to jest, ja to powiem po swojemu. Dla mnie to, co jest tu, to jest abstrakt, który jakby za pomocą liczb wyjętych z dupy. Liczy, y, która ze skrzynek jest najlepsza. To jest abstrakt. W sensie, y, on mówi, że istnieją jakieś obiektywne liczby, które opisują dane. Y, w sensie, na przykład to, czy skrzynka jest w rare dropie, czy nie jest, to da się wziąć i opisać za pomocą jakiejś liczby i wyjąć z tych liczb jakąś y, konkretną wartość i to przewartościować. To, co jest ciekawe, to to jest. Y, w sensie ten koncept sam w sobie jest zajebisty. Bo og ogólnie ten koncept jest mega ważny. Ja nawet nie wiem, czy. To nie jest dobrze zrobiony abstrakt tylko na złych liczbach, bo te liczby nie są obiektywne. W sensie one muszą być abstraktem jakimś, bo yy, nie, ma, nie ma obiektywnego miernika ERP-u. No chyba, że ktoś by, nie wiem, zrobił statystyki z 10 lat. W sensie, że sztuczna inteligencja by to wrzucił na jakimś gigantycznie mocnym komputerze i powiedział: No to masz tutaj sprzedaż codziennie przez 10 lat każdej skrzynki. No nie wiem, wrzucasz te, te wszystkie skrzynki, jakie są przez ostatnie, może nie 10, ale przez ostatnie 5 lat, bo 10 lat temu to jeszcze nie było tych wszystkich rzeczy, nie? Ale no, no, wiadomo, że 9 lat to by się już coś tam dało zrobić. Więc my wrzucasz to przez 5 lat, sprzedaż, wzrosty i wpływ. Nie. I komputer by tego to wyliczył. On By to i tak źle wyliczył wszystko. Bo no, no chyba, żebyś mu opisał jeszcze więcej tam rzeczy, że. Podbicia cen związane z wyrzuceniem skrzynki nie są, żeby ich nie brał pod uwagę. Że one będą zawyżały po prostu te średnią, i no i żeby to, to wyrzucił. O, w ten sposób. No, w każdym razie, do czego doszliśmy? Dochodzimy no, do tego, że istnieje jakiś miernik. Potencjalnie dobrych, jakby to powiedzieć, skrzynek do inwestycji, ten miernik bierze pod uwagę, z tego co przynajmniej ja widzę, coś na zasadzie ile się czegoś otwiera, jak bardzo rzadkie jest, kiedy wyleciało, jak bardzo jest tanie, i tak dalej. I to jest no to na, na tym polega, na tym jest zbudowane to. Z tego miernika wychodzi, że najlepszą skrzynką do inwestycji jest Pryzma 2. W sensie tak ta ogólnie mówi ten miernik. Na drugim miejscu stawia on pryzmę 1. E, następnie stawia on. chyba. Gamma Case. I to ta, tak, no, no to takie top 3, jeżeli chodzi o ten miernik. E, szczerze, albo Horizon Case, tu jeszcze jest wysoko. Szczerze, jak ja tak na to patrzę, no to ja mówię, dla mnie to jest taki śmieszny filmik. Ogólnie o dziwnej stronie. Ja nie traktuję tego filmu, który właśnie tworzę jako rzeczywisty poradnik, że jest strona, która coś zbiera. Ale jest to strona, która zbiera jakieś konkretne informacje i można się nią posiłkować do jakiejś decyzji. W każdym razie inwestycji 1 do 1 bym z niej nie brał. Przede wszystkim dlatego, że nie bierze ona pod uwagę możliwości wystąpienia zmian na rynku. No bo przecież Fracture Case i Snake White Case powinny mieć jakieś jakby to powiedzieć, powinny mieć obydwie wysokie lokaty, ponieważ no, jakby wśród nich występuje, co jest bardzo mocno ważne, możliwość wypadnięcia z dropu. I ona tego nie bierze ta strona pod uwagę. To jest jej wada, nie? Yy, za to, no nie wiem, no, no, chociażby yy, nie bierze to też pod uwagę. Tego, ile pieniędzy jest na rynku. To jest całkiem zrozumiałe, że tego nie bierze pod uwagę, ale mm, szkoda, że nie ma pomniejszenia tych danych o jakąś standardową wartość. To się według mnie powinno być. Że na przykład wartość, pie ileś pieniędzy na rynku, jaką da się skądś wywnioskować, się dodaje albo odejmuje. Bo w ogóle tu nie ma, jakby brakuje mi zakładki, czy skrzynki są relatywnie tanio, czy one są relatywnie drogo. O, że, jakbyśmy tak zobaczyli ogólnie, to czy one są drogie, czy tanie. No i wtedy zawsze by wychodziło, że są drogo, ale jakbyśmy zwęzili zakres do miesiąca, to tam by już nagle wychodziło, że wcale nie są tak drogo. A jakbyśmy na przykład y, trochę rozszerzyli do trzech miesięcy, to powiemy, no są na stabilnym poziomie. tak dalej. To są takie wady tej strony, y, które ona ma. W każdym razie, po, pomijając te wady. Dobrze, że jest, istnieje strona, która w ogóle śledzi coś takiego i to jest spoko. Mi się to tam podoba. Ja tam powiedziałbym, że. W, no, no, no jest to coś, co można śledzić w jakiś sposób. E, osobiście też, jakby nie rozumiem, skąd się bierze na przykład na Vanguardzie 9,5 i na Chroma 2K16. Y, w sensie, ja rozumiem, jakby sk skąd są te wyniki wzięte. Ale ja, nie, ja już zupełnie szczerze, to ja uważam, że jeżeli ktoś chce w jakiś taki sposób powiedzieć: porównajmy Chroma 2 Case i Spectrum Case, nie? I mówi: porównajmy je liczbowo, to chyba my, my już w tym momencie jesteśmy w stanie powiedzieć, że te liczby to jakby. no Ta statystyka praktycznie by sprawiała na równi Spectrum Case do Chroma 2 Case skrzynkę, w której jest motylek, do skrzynki, w której po prostu są stare noże. Ona to stawia na równi. To jakby, nie wiem, dla mnie oso osobiście uważam, że co najmniej się tu komuś pierdzielnęło nieco. Że stawia skrzynkę, która jest po prostu stara. Tak jakby. Ze skrzynką, która ma, no nie wiem, no, no, no nie. No, jakby mnie to nie pasuje, albo gamma case jest stawiony no, na, najwyżej. No, no to, to nie, to, to też mi to gamma case 1 i gamma case 2 jest ich tyle samo i nagle i gamma case 2 się częściej otwiera, ale gamma case 1 jest lepsze do inwestowania. No nie wiem, no, no, no nie, no, no szczerze nie. Według mnie te, te dane są z dupy. Tak powiem. Bo, one, bo nie wiem, jakby ja, ja nie rozumiem metodologii ich. Nie rozumiem, jaką wartość mają przypisane konkretne eventy. Tutaj. Znaczy tam jest to opisane, ale chodzi mi o to, że ja nie rozumiem, skąd się wzięły te, te wartości. Więc strona spoko do sprawdzania danych, ale do tego, żeby nagle powiedzieć, no to, to, to co jest tu najwyżej, to to jest moja inwestycja. To może lepiej, nie? Tak powiem, to może lepiej po prostu chcę to odpuścić. Ale mogę się mylić, nie wiem, może to jest strona, która rzeczywiście mówi w co zainwestować.pl i <laughs> najzwyczajniej w świecie. Teraz trzeba inwestować w pryzmę 2 i w pryzmę 1. I jak się to kupi, to nie wiem, od razu jest profit jakiś. Czy coś. Nie wiem, ja, ja w to nie wierzę w każdym razie. Ale fajna, ten, fajny pomysł, żeby coś takiego zrobić. To mi się podoba akurat. Dane są, wiecie jak się strona nazywa, co chcecie to sobie wejdźcie. i tyle. Trzymajcie się, hej.